Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie ze stylizacjami. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta moje kochane. Muszę się skupić bardzo mocno, bo jestem cała po prostu w emocjach. Jest mi tak niesamowicie gorąco, ale jestem w takich pozytywnych wibracjach, więc na spokojnie muszę troszeczkę przystopować, wyciszyć się i zaczynamy. Więc zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. Słuchajcie, to jest jeden z moich ulubionych wzorów, jeżeli chodzi w ogóle o wszystko, o całą geometrię, o cokolwiek. Uwielbiam po prostu takie rąby, taką kolorystykę, biel, czerń i do tego jakieś szaleństwo. Więc na początek ta stylizacja, do tego moje skarpety, które uwielbiam, marki Happy Socks, kupione na Zalando. Jest ich cała masa po prostu właśnie tam dostępnych. Powiem Wam tak, dziewczyny, no ja uwielbiam te moje transparentne botki, bo lubię sobie właśnie zmieniać te skarpety. I te stylizacje z tymi skarpetami to są po prostu u mnie hitem. Ja kiedyś sobie to wymyśliłam, tak Wam się też to spodobało i tak to się ciągnie i ciągnie i ciągnie i będzie to trwało wiecznie, aż się buty zniszczą. A jak się zniszczą, to kupię sobie drugie. Dobra, tutaj jeżeli chodzi o tę stylizację, to założyłam sobie pomarańczowe kuloty, które zdążyłam już ubrudzić na czarno, nie wiem czym, słuchajcie, jakiś robak był paskudny, na balkonie i nie wiem, jakoś tak mnie usmolił, normalnie mnie usmolił. I dziewczęta moje kochane, pomarańczowe kuloty, dlatego że pięta chyba w tych skarpetach jest pomarańczowa, coś tam jest pomarańczowego, więc sobie miałam taki... Sama sobie postawiłam taki wybór. Joanno, albo założysz niebieskie jakieś spodnie, albo założysz sobie pomarańczowe. No bo tak Ci skarpeta podpowiada. Więc sobie wybrałam pomarańczowe, bo ostatnio niebieskiego było bardzo dużo. Dobra dziewczyny, to na początek tego filmu i lecimy dalej. I zanim pokażę Wam kolejne rzeczy, albo w sumie pokażę, bo nie będziecie wiedziały, o co mi chodzi. Nowością jest u mnie taka prehistoryczna bluzka, z dawnych lat, taki żakiet, koszula, nie wiem, coś takiego. I ona bardzo mi się spodobała i skojarzyła mi się od razu z książką, którą ma Franek. Więc nagram Wam taki filmik, zdążyłam nagrać, który pokaże Wam, o co mi w ogóle chodzi w tej stylizacji. Najpierw niech ona Wam się wyświetli na Boga Ojca, bo po prostu powiecie, że zgłupiałam, nie będziecie wiedziały, o co mi tak naprawdę tutaj chodzi. Więc dobra, wyświetlaj się stylizacjo. I tutaj tak, dziewczyny. Bluzka z dawnych lat, czyli ta koszula i do tego spódnica z obecnych lat. Z Primarka, taka błyszcząca, już słuchajcie, ja z nią miałam taką historię, że wystawiałam ją na sprzedaż raz, potem jej nie wystawiałam, potem wystawiałam oczywiście na Vinted, później chciałam z niej zrobić gumkę do włosów dla mnie, dla Natalii, bo jest to taka błyszcząca i fajnie wygląda gdzieś tam na włosach, także to też taki pomysł był. Różne takie mam wizje co do tej spódnicy, a dzisiaj bardzo mi się przydała i widzicie jak to jest, kurczę pieczone. Te rzeczy, czasem ktoś mówi, po co Ci tyle tego, no wiadomo, że wszystkiego nie mogę też przetrzymywać, bo bym musiała drugi dom pobudować, ale jakby niekiedy mam takie sytuacje, że czegoś tam mi brakuje, bo mówię, kurczę, miałam takie coś, a nie mam, bo po prostu albo oddałam, albo sprzedałam, nie mam. A jednak ja tutaj nagrywam dla Was ciągle te filmiki i mi te rzeczy są, kurczę, pieczone, potrzebne. Dobra, to mam nadzieję, że to się zdążyło wyświetlić, a decyduję o tym ja, bo ja to montuję. I tutaj, moje kochane, teraz drugi filmik, taki króciutki, o co mi chodziło. Teraz, moi drodzy, krótka interpretacja mojej stylizacji, dlaczego tak, a nie inaczej. Miałam najpierw nagrać to na zasadzie wzięcia, wiecie, telefonu, jakiegoś tam zbliżenia, ale pomyślałam sobie, nie no, gadanie o dupie Marynie, za przeproszeniem, więc skąd wziął się pomysł na moją stylizację, dziewczyny? Więc tak, przybliżę się do Was, będę bez mikrofonu gadała, także wybaczcie. Zobaczcie, mój syn ma taką książkę, Galopem, ja sobie dopowiadam Galopem przez życie. I to jest taka książka, która ma, zobaczcie, takie obrazki, które się poruszają i tak dalej. Teraz zwróćcie uwagę na moją koszulę. To jest ten koń, to jest to samo, tak? To jest właśnie tutaj ten koń, to jest ta koszula. I teraz ktoś by się zastanawiał, jaki, nie wiem, czy za blisko nie gadam, jaki kolor do tego butów? A no wszystko tutaj jest wiadomo na okładce. Po co się zastanawiać, skoro mamy
kolorowe litery, więc co najbardziej będzie do tej góry pasowało, co zmieni charakter tego ubrania. Właśnie kolorowe buty, kolorowa spódnica, coś kolorowego. Nie, przepraszam, wróć. Do butów jeszcze trafimy, bo buty będą po drodze. Więc spódnica. Zobaczcie, ona jest, dziewczyny, już tak się pochylę, w identycznych kolorach jak te litery. Zwróćcie uwagę na te litery i zwróćcie uwagę na moją spódnicę, na te paski. Czerwony, niebieski, pomarańczowy, żółty, wszystko to samo. Więc koszula z dawnych lat, do tego spódnica w kolorze tych literek, stylizacja sama się robi. I dodatkowo mamy tutaj białą obramówkę, bo okładka jest biała, więc dlatego biały pasek dla takiego połączenia koszuli ze spódnicą. Do tego jeszcze wypadałoby założyć buty. Dlaczego taki kolor butów? Zobaczcie, litery są niebieskie tak naprawdę, ciemno niebieski, jasny niebieski. Więc idealnie dobrałam tutaj odcień szpilek do tych liter i idealnie dobrałam kolor torebki do tych drugich liter. Zrobię Wam takie zbliżenie. Nie znam się za bardzo na takich nagrywkach, ale postanowiłam w tej chwili na moich filmach pokazywać i mówić to, co mi po prostu w duszy gra i jak wyglądają właśnie moje stylizacje, także wszystko mnie inspiruje, tylko nie za bardzo ludzie, więc nie czerpię z internetów inspiracji, mam swój własny świat i to jest najpiękniejsze, bo jak widzicie, ten świat jest kolorowy, potrafię sobie nawet dopowiedzieć tytuł książki, Galopem przez życie, jakżeżby inaczej i jak ten koń do przodu. Książkę dostał mój synek od Kasi. Kasiu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Trochę ją umazał, niestety kaszą albo czymś, jak to z dziećmi, ale da się ją uratować i przetrzeć. Jest fenomenalna ta książka. Także dziewczyny, no tak to właśnie wygląda. Nie jestem ekspertką może od nagrywania filmów, ale to, co Wam przekazuję i tak dalej, to jest prosto z mojego czerwonego, gorącego serca. Więc to Wam chciałam powiedzieć, jeszcze Wam coś chciałam fajnego powiedzieć, tylko muszę sobie przypomnieć. Nie wiem, czy stoję, nie stoję tutaj jak dziwnie jakoś tak, bo zawsze siedzę, ale czekajcie, postanowiłam właśnie przemówić do Was, omawiając tę stylizację. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widziałyście, bo na tym mi najbardziej zależy, żebyście właśnie widziały, o co chodzi. I teraz zobaczcie, nie dodam na głupi Instagram, już za przeproszeniem tak powiem, stylizacji z książką, bo większość śmiertelników nie wie, nie będzie wiedziała, o co mi chodzi. Powiedzą, że być może zwariowałam, no bo nie wiem, jakieś książki teraz promuję dla dzieci czy coś tam. Nie wiem, jak to zostałoby zinterpretowane. W sumie mało mnie to interesuje, ale no tak jak mówię, Wam powiem, dziewczyny, na czym tutaj dzisiaj ta, dlaczego ta stylizacja tak wygląda, nie inaczej, więc żeby mnie poznać, to jednak trzeba ten kanał oglądać, a Instagram to nie podoba mi się wcale i jakby nie potrafię przekazać tam tego, co czuję, bo tutaj jednak do Was mówię, a tam sobie nie wyobrażam ględzić do tych ludzi różnych tam po prostu, bo uważam, że nie zrozumieją mnie na Instagramie. Także ja tam coś sobie dodaję, ale nie wiem po co nawet właściwie, bo to nie jest mój świat. Dobra. Lecę dalej nagrywać. Dobrze, więc widziałyście, co też Joanna takiego wymyśliła i jak zinterpretowała stylizację. No i też nie byłabym sobą, gdybym jeszcze Wam tutaj z bliska tego nie pokazała, bo tak jak obejrzałam to moje nagranie, no to nie było widać tak za bardzo kolorów na spódnicy, bo wiecie, to jest tak ciężko. Gdyby ktoś mnie nagrywał, to byłoby łatwiej to przybliżyć i tak dalej, a jednak telefon stoi w statywie i rób se co chcesz. No to tak się za bardzo nie da. Więc jeszcze krótki filmik ze zbliżeniem tego, żeby potwierdzić dobór składników. Dziewczyny, to jest tak zwana perfekcja moja, bo po prostu mało to było widać. Zobaczcie jeszcze raz. Literki te, takie jak spódnica i tutaj mamy konika galopującego. Okej, i lecimy dalej. Lecimy dalej z kolejnymi stylizacjami. Teraz, dziewczęta, przecudowny szlafrok. Wiecie, że mam bzika na punkcie pikowanych starych szlafroków i to się nie zmieni, bo to są cudowne płaszcze. Ja to tak interpretuję. Dla jednego jest to stary szlafrok, którego się pozbył, a dla mnie to jest po prostu małe dzieło sztuki, coś, co wyróżnia się i kocham. Po prostu kocham szlafroki. I właśnie będę nosiła je tej jesieni. I dzisiejszy film to są też takie moje własne trendy jesienne, co sobie tam wymyśliłam, znalazłam, co mi się spodobało. Takie rzeczy będę
będę właśnie tej jesieni nosiła. I zaczęłam od takich błysków, zaczęłam od różnych takich kolorów, jest i biel, przeróżne po prostu historie. Co mi się w tym szlafroku, dziewczęta, podoba, to że ma taki krótszy rękaw i dzięki temu mogę sobie założyć tutaj rękawiczki. Jesień, moje kochane, to nie jest tylko czas, kiedy pada deszcz, kiedy jest buro, szaro, ponuro i tam cała ta rymowanka, tylko jesień to jest cudowny czas, kiedy dziewczyny, przyroda się zmienia, pięknie żółkną liście, kiedy po prostu tworzy się taka przemiana, są nowe kolory, które ja bardzo lubię, czyli tak, żółty, pomarańcz, czerwień, czasem taki bordo na przykład, piękne kasztany, więc zobaczcie, ile jest cudownych kolorów jesienią, takich kolorów nie ma latem, latem jest wszystko takie rozbłyszczone, rozświetlone, więc nośmy cekiny, a jesienią to jest wszystko takie piękne, te kolory są cudowne, więc zacznijmy o jesieni tak myśleć. Jeżeli są tutaj takie ponuraki, powiedzmy, nie obraźcie się, osoby, które nie cierpią tej pory roku, zacznijcie zauważać pozytywy, bo i tak tego nie zmienicie, jesień tak będzie tak, to co Wam zależy. Lepiej się po prostu przestawić, głowę sobie przestawić, niż wpłynąć na matkę natury, bo tego nie zmienicie, a głowę można sobie przestawić, więc od dzisiaj niech jesień będzie dla Was świetna, cudowna i piękna. Także dziewczyny, tutaj o czym chciałam powiedzieć. Jesień tak naprawdę mamy jak każdą porę roku przez 3 miesiące, wszystko się w tych 3 miesiącach, przez te 3 miesiące może wydarzyć, więc możemy mieć temperaturę powyżej 20 stopni, możemy mieć na przykład 5 stopni, no wszystko, tak? Wszystko może się zdarzyć. Ja tutaj w tej stylizacji postanowiłam założyć buty, które noszę latem, wiosną, latem, sandały na szpilce w kolorze zielonym i sandały na szpilce w kolorze niebieskim. Takie same, więc nie czepiajmy się, że dwa różne kolory. Takie same i koniec, kropka. Więc one pojawiły się z tym szlafrokiem, ponieważ przepięknie wydobywają blask z tego szlafroka. One mają też taki, są takie satynowe i mają ten taki ukryty powab i taki właśnie blask. I to fajnie, dlatego współgra z tym moim starym, cudownym szlafrokiem. Dobrze, dziewczęta, mogłabym tutaj jeszcze pokusić się o dobór różowych jakichś tam dodatków, ale w związku z tym, że dodałam ten kolor zielony, niebieski i tak naprawdę czarny, to stwierdziłam, że wystarczy. Nie będę tutaj już szła w jakieś tam różowe, infantylne dodatki. I tyle. Kolejna rzecz to jest biała sukienka, taka retro, niesamowicie mi się podoba, no przynajmniej ma taki klimat, taki charakter. Czarne guziki, które też są świetne, rękawy przecudowne, zobaczcie, tutaj mamy taki ściągacz, one są takie lekko rozkloszowane, niesamowicie mi się podobają. Zakończone są gumką, dzięki czemu tak fajnie się układają, są takie dzwoniaste troszeczkę. Sukienka jest bardzo długa, taka no do samej ziemi. I ja tutaj założyłam rajstopy, słuchajcie, jest 30 stopni, a ja wyciągnęłam rajstopy. Zobaczcie, normalnie w świecie ludzie teraz nagrywają pewnie letnie stylizacje, bo mówią o letnich stylizacjach, no cokolwiek, no może ewentualnie jakieś tam trendy tylko jesienne, a ja wyciągam rajstopy i nagrywam jesienne stylizacje. Dlaczego? Dlatego, że to jest nieoczywiste, ja lubię rzeczy nieoczywiste, więc kiedy jest ciepło, właśnie upał, to uważam, że to jest idealny moment, żeby wskoczyć w rajstopy i właśnie nagrać stylizacje jesienne, czyli nastawić się pozytywnie do tej jesieni. Kiedy jest ciepło, właśnie kiedy świeci słońce, wtedy kocha się jesień. Dziewczęta moje kochane, więc stylizacja jest bardzo klasyczna, biel i czerń po prostu, sukienka jest z dawnych lat, jest przepiękna. No i co mogę jeszcze Wam o niej powiedzieć? Na przykład pomyślałam, że fajnie mogłaby też wyglądać jako taki blazer, żakiet, jako taka narzutka, bo ostatnio na przykład przydała mi się taka rzecz. A wspominałam Wam niedawno, że często jak jest chłodniej, to zakładam sobie takie dłuższe narzutki, które sięgają mi do kostek, rozpinam je, jestem wolnym ptakiem i lecę sobie coś tam załatwiać. No i właśnie to też mogłoby tak wyglądać, już nie sukienka, tylko to, bo to rozpinamy i mamy właśnie taki elegancki blazer. Kolejna rzecz to jest sukienka w rozmiarze, no nie moim raczej, ale co tam, ja noszę wszystko. Więc to jest taki klimat, słuchajcie, typowo jesienny, no bardzo mi się kojarzy z jesienią. Dobra, bateria się jak zwykle wyczerpała, jestem z powrotem. Dziewczęta moje kochane, więc spójrzcie na tę sukienkę, jest jak taki obraz przepiękny. Czy patrząc na nią źle Wam się jesień kojarzy? Bo mnie nie. Mamy staw jakiś tam, mamy pałki wodne, mamy przepiękne łabędzie, które są śliczne, są cudowne i
No dół tej sukienki jest wspaniały, z tyłu ona też tak się prezentuje, jeszcze te rękawy są tak właśnie ozdobione. Ja założyłam do tego niebieską torebkę, która nawiązuje do tej wody, bo bardzo mi się ta woda spodobała, ja chciałam tego koloru więcej, po prostu więcej. I tutaj mamy jeszcze tak, a propos łabędzi, tam jakieś gęsi, słyszę, Boże Święty, nawet nie wiedziałam, że sąsiedzi gęsi kupili. Czekajcie, co my mamy w składzie? Jest tu jakiś poliester, elastan, jest też wełna, więc takie wiskoza, jest taki skład mieszany, ale to czuć. Naprawdę sukienka jest dla mnie przepiękna. Teraz mamy coś takiego, biedronka jesienią. Może tak, może nie, tak jak powiedziałam, to są 3 miesiące, wszystko się może wydarzyć. Tak naprawdę z dnia na dzień nie wiemy, co będzie, a co mowa 3 miesiące. Także słuchajcie, biedronki też jak najbardziej. No i znowu buty, które nosimy tak naprawdę latem, to zależy, kto co woli. Można by było gołe nogi nawet, a co? Po co mi rajstopy w sumie? Natomiast ja chciałam, gdzieś tak sobie wyobraziłam, powiedzmy październik. Taki wczesny październik i właśnie dlatego te czarne rajstopy tutaj sobie założyłam. Ogólnie jest to płaszczyk krótki, więc dla bezpieczeństwa, możecie mi wierzyć albo nie, dziewczyny, mam jakąś tam basicową czarną sukienkę, ale ona nie jest ważna, dlatego jej nie widać. Po co pokazywać coś, na czym mi nie zależy? Po prostu nie pokazuję tego i koniec, kropka. Właśnie, nawet koniec, kropka. Natomiast płaszcz miał grać pierwsze skrzypce. Chciałam, żeby był najbardziej tutaj w tej stylizacji widoczny. Jedna rzecz, oczywiście zgubił się guzik, odpadł gdzieś pewnie podczas prania, ale zajrzałam do środka i jest zapasowy, także sobie po filmie tutaj ten guzik przyszyję. Jak nie kochać lumpeksów, jak znajdują się w nich takie skarby, że to naprawdę filozofom się nie śniło. Powiem Wam, że znalazłam coś tak pięknego, jestem zachwycona i to trafi do kolekcji moich takich rzeczy, bo już mam kolekcję tego. Już Wam pokazuję, dziewczyny. Dzieło sztuki. Przecudowna bluzka, ja jej po prostu uwielbiam. I słuchajcie, obok mnie jakaś pani robiła zakupy i była pierwsza, tak? Przeglądała pierwsze ubranie, ja szłam za nią sukcesywnie, krok po kroku. Ona co prawda po jednej bluzeczce, ja tam oczami po 10 i tak szybciej, szybciej. No i doszła do tej bluzki, ja mówię, Boże Święty, bałam się, że ją kupi. Natomiast pomyślałam sobie, nie, Joanno, ona chyba jest twoja. I ta pani po prostu tak ją machnęła tą bluzkę. Ja mówię, matko, jaka ona jest piękna ta bluzka, słuchajcie, jest cudowna, nic się nie osypuje. Prałam ją w pralce, bo nie miałam czasu, żeby prać jej ręcznie, chociaż bałam się naprawdę, bo jak się coś tam zaczepi, to się posypie i koniec, kropka, jest problem. Zobaczcie, jaki ona ma cudowny dół, jest taką bluzką na bogato, dodałam jeszcze do niej taki bogaty pasek. Tutaj, jeżeli chodzi o pozostałe składniki, zdecydowałam się na granatowe spodnie, nie na czarny, na granat, ponieważ tutaj te cekiny mienią się na tak granatowo-fioletowo. Coś takiego. Ona z tyłu jest zapinana na zamek, ma też dwie poduchy, które muszę uformować, bo wygląda jakby miała skoliozę delikatnie, więc muszę tutaj sobie to wszystko popoprawiać. Dziewczęta moje kochane, ja jestem naprawdę zakochana w tej bluzce i to jest najpiękniejsza rzecz w dzisiejszym filmie, chociaż uwielbiam też szlafroki, ale no takie bluzki najbardziej. Najbardziej lubię takie bluzki ze wszystkich bluzek, które posiadam. To jest dla mnie najpiękniejsza rzecz i mam też taką wersję na przykład beżową z długim rękawem, jest taka po królewsko, ona waży chyba ze 2 kilo, taka bluzka, musi być na drewnianym wieszaku, ta też sporo waży, ale uwierzcie mi, no ja po prostu się czuję w niej przepięknie. Gdzie ja taką bluzkę założę? Jutro. Jutro po prostu, tylko tak, jeżeli będzie gorąco, no to wtedy krótkie, takie eleganckie spodenki sobie obetnę zaraz, takie czarne i te same składniki, wszystko to samo, tylko właśnie z krótkimi, eleganckimi takimi spodenkami na kant. A wiecie, dlaczego obcinam teraz długie spodnie? Te, co mam na kant? Bo czasami mi się powtarzają kolory, no czy często. No i po prostu mówiłam Wam, że nie umiem prasować spodni na kant i robię dodatkowy, więc teraz robię sobie krótkie spodenki i wiadomo, że tego prasowania jest mniej i zawsze mi się idealnie kant robi. Widzicie, jak to sobie w życiu warto coś zmienić. Dziewczęta, kolejny szlafroczek, ale zobaczcie, jaki jasny. Więc nie tylko jakieś takie jesienne, ciemne kolory, które się kojarzą z ludźmi, także czarny ludziom się kojarzy z jesienią, szary i brązowy. Te trzy wiodące kolory, czy to w trendach, czy gdziekolwiek, po prostu te same
czarne rzeczy i tak idzie się ulicą i tak czarno, jest ciemno i ci ludzie takie czarno, wszyscy ubrani, wszystko jest czarne takie, nie? A zobaczcie, a nie może tak, nie musi tak być. Oni idą na czarno, a ja sobie idę na biało. Idę sobie w takich kwiatach, gdzieś tutaj jest granat, taki kwiat, taki mocny, granatowy i dlatego tutaj sobie dobrałam już takie ciemniejsze dodatki, ale też naprawdę można sobie tak poszaleć z tym przecudownym szlafrokiem, jest niesamowity pikowaniec taki, taki dłuższy. Powiem wam, dziewczyny, no dla mnie to jest rewelacja. Dobra, dziewczyny, więc jeżeli chodzi o ten szlafrok, to tyle, ale na pewno też na wiosną można go sobie fajnie też wystylizować, no bo wiadomo, on jest takim kolorystycznie, powiedzmy, wiosenny, bo tak się jakoś tak się utarło, że te kolory jasne, no to latem i wiosną, latem, ale to wszystko od nas zależy, słuchajcie, bo jest coś takiego, że jak ja kupowałam ten szlafrok, to taka pani obok niego przeszła i go nie wzięła, tego szlafroka. Później stała za mną przy kasie i mówi, Boże, jaki pani szlafrok kupiła, piękne, jakie piękne rzeczy. Ja mówię, proszę pani, pani przeszła obok tego szlafroka, naprawdę? Ja mówię, tak. I powiedziałam od razu, że ja będę go nosiła jako płaszcz. To tylko tak się nazywa, że to jest szlafrok. Ona mówi, a co ludzie powiedzą? Dziewczęta, co ludzie powiedzą? Czy wy słyszycie w ogóle, jak to brzmi? To ja mam się teraz zastanawiać. O tak, na takiej zasadzie, o Matko Boska, założę szlafrok jutro, co sąsiadka powie, o Matko, co sąsiadka powie, ja szlafrok zakładam, o Jezu, a może tamta mnie spotka, co ona powie. Słyszycie, jak to brzmi? Bez komentarza. No i dobrze, i ostatnia stylizacja na dzisiaj, też taka jesienna, bo jakieś tam mamy prace rolne, coś tam się wycina, jakieś kombajny jeżdżą i tak dalej, coś tam, nie? Ja mam przed domem praktycznie pole, no i zawsze coś tam się wycina, nie, ale to nie moje pole jest, to sąsiada, on tam coś wycina, to kukurydzę, to jakieś tam, nie wiem, dziewczyny żyta, pszenżyta, nie wiem, coś takiego. No i słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, to ta właśnie koszula, to jest takie, to są takie właśnie żniwa i do niej założyłam sobie takie buty, no bo coś tam soczystego może jeszcze zostało na polu i to takie jest, zobaczcie, fiu, fiu, coś takiego, taki chwościk i to bardzo tutaj pasuje do tych zielonych, rozciepierzonych listków. Ja bym powiedziała, że to pszenżyto. Słuchajcie, to jest pszenżyto, to jest koszula pszenżyto. I mamy tutaj tak, wiązanie, jest to koszula z dawnych lat. I z czym ja ją zestawiłam? Zostawiłam ją po prostu z takimi spodniami z Shein, z tymi chińskimi, w rozmiarze XS, które są takie biało-brązowe, słuchajcie. Nie wiem, co autor miał na myśli, ja je sobie tak wzięłam. I one rzeczywiście do tej koszuli pasują. Bardzo mocno do niej nawiązuję, do tych właśnie tutaj kwiatów, tego wszystkiego. No i ogólnie tak, są wygodne, ale wiadomo, to jest taki poliester. Ta koszula w sumie też z dawnych lat jest poliestrowa. No to gdzieś tam się to pokochało i te buty dodatkowo, więc jest to taka bardzo ekstrawagancka stylizacja. I do tego wszystkiego dodałam jeszcze torebkę, taką malutką, zieloną, nowoczesną. Więc zobaczcie, koszula naprawdę jest bardzo stara. Dodając do niej takie współczesne dodatki, zmieniła jakby swój charakter. Możemy się naprawdę, dziewczyny, bawić modą i wszystkim tak, jak chcemy. To wy decydujecie, w co się ubieracie i tak naprawdę, jeżeli będziecie zwracały uwagę na to, co inni powiedzą, no to będziecie nieszczęśliwe. Po prostu. Zobaczcie, czy coś zmieni w waszym życiu to, że na przykład sąsiadka sobie popatrzy przez okno na waszą stylizację i coś tam sobie pod nosem będzie mruczeć. Słuchajcie, ona siedzi w domu, siedzi w tym oknie, a wy gdzieś wychodzicie w końcu. Tak trzeba do życia podchodzić. Dobra, dziewczyny, to już wszystko w dzisiejszym filmie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie.